To jest moment, w którym można spotkać się z nową technologią, z wdrożeniami. To jest moment, w którym można swoje doświadczenia przekazać, gdzie można spotkać wielu specjalistów, z którymi można podjąć dyskusję, rozmowę. To jest spotkanie i z żywym eksploatatorem, ale to jest też spotkanie z przedstawicielami, którzy chcą zaproponować nowe rozwiązania, nowe technologie. Jest to wszystko skondensowane w jednym miejscu. Warto tutaj być. Początki tej konferencji to początki tak naprawdę polskiej zorganizowanej energetyki. To czas okręgów energetycznych. Dzisiaj mamy zaszczyt jako EKOR być organizatorem tej konferencji. Konferencji, która zawsze skupiała techników, na której mówiło się o technice, o tematach istotnych, ważnych w danym momencie. To jest wielkie wydarzenie zarówno dla nas, dla firmy, ale również dla całej branży i grona energetyków, chemików, energetyków i w ogóle chemików przemysłowych, którzy zajmują się utrzymaniem ruchu i remontami, ponieważ po pierwsze to jest event, który się dzieje co 2 lata, więc przez te 2 lata zawsze dużo tematów się nowych dzieje w branży, a po drugie szczycimy się tym, że ta konferencja ma bardzo wysoką jakość merytoryczną. Te spotkania są bardzo ważne dla całej branży, bo to są jedyne spotkania chemików, gdzie możemy porozmawiać na tematy, które nas interesują. Motyw przewodni to przede wszystkim chemia w energetyce, bardzo szeroko pojęta. Są sami fachowcy, są naprawdę ciekawe prelekcje i przyjeżdżają tylko ci, którzy mają coś do nauczenia, do wysłuchania i do powiedzenia. Szalenie się zmieniła energetyka, szczególnie postęp techniczny, rozwiązania techniczne i to w zakresie, bym powiedział, i w zakresie to, co obecnie jest modne, ochrony środowiska, bo tam wszystkie te nowe technologie już uwzględniały te sprawy ochrony środowiska. Jak również były to takie nowatorskie rozwiązania techniczne, które jednocześnie już były gdzieś tam na zachodzie próbowane i stosowane, a próbowały do Polski wejść z racji do możliwości zahandlowania z Polakami, nie? Tak, że uważam, że to było bogactwo niesamowicie wiedzy. Rynek jest bardzo dynamiczny, natomiast ta tematyka zamykania obiegów i to jest tematyka, na którą my zwracaliśmy uwagę, ale jest taki referat pana Jacka Grygierczyka, który również mówi o zamykaniu obiegów. Jest to temat niezwykle ważny ze względu na podnoszące się ceny wody i ścieków, także ten temat myślę w najbliższym czasie będzie jednym z ważniejszych przewijających się tematów, nie tylko na tej, ale i na kolejnych konferencjach. Skupiamy się tak naprawdę na tych problemach eksploatacji, na problemach produkcji. Oprócz tego, co powiemy na tej scenie, to możemy po prostu dyskutować jeszcze w kuluarach. I tak naprawdę tam najważniejsze rzeczy zostają wymienione. Ta przestrzeń kuluarowa wystawowa jest właśnie po to, żebyśmy w spokoju, może być w zaciszu stoisk, mogli porozmawiać bez leszy i wymienić poglądy w miłej, spokojnej i koleżeńskiej przede wszystkim atmosferze. Tu możemy sobie wszystko powiedzieć, wszystkiego dopytać i te informacje, o których się publicznie nie mówi, które są gdzieś tam w naszym sercu i w naszych potrzebach, możemy sobie wymienić ze znajomymi czy z nieznajomymi. To mimo wszystko pozwala uniknąć szereg błędów i kosztów na poszczególnych elektrowniach, nie? Jeżeli można skorzystać z pewnych osiągnięć, z pewnej wiedzy, powiedzmy kolegi z innej elektrowni, który już to przerobił, który to stosuje. Czy się komuś to podoba, czy nie, to ten przepływ informacji mimo wszystko jest. I to jest taki naprawdę plus tych spotkań. Udało się zaprosić bardzo przekrojowych specjalistów, którzy mówią o wielu rzeczach, zarówno dotyczących wody, pary, korozji, środków smarnych i smarowania. Myślę, że to będzie taki wyzwalacz do tematów na przyszłość, gdzie każdy będzie po powrocie miał czas zastanowić się, co na jego własnym podwórku się dzieje i co można z tą wiedzą, którą tutaj nabyliśmy, czy wymieniliśmy poglądy, dalej zrobić. Ja wiele skorzystałam z doświadczeń moich kolegów z innych przedsiębiorstw i mam nadzieję, że oni z moich też. Stąd bardzo sobie cenię te spotkania nasze i mam nadzieję, że będą dalej, że firma, która teraz to przejęła, to spowoduje, że w takim wspaniałym stylu będzie, że tematy będą coraz bardziej interesujące, a my będziemy coraz bardziej zadowoleni z tego wszystkiego.